tym odcinku dowiecie się, że w miłości nie tylko chodzi o dotykanie. 5 języków miłości. Cześć, witajcie, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Piwowar. I spotykamy się teraz w podcaście, wideopodcaście, gdzie powiem wam o 5 językkach miłości Gary'ego Chapmana. Tak. O którym mówiliśmy również w ostatnim odcinku RTCK Show. Który pojawił się w sobotę 20 lutego. Tak. Dlaczego 5 języków miłości? Wytłumacz nam. 5 języków miłości to sposób interpretacji tego, jak przekazujemy swoje uczucia i jak je odbieramy. Mało tego, będąc teraz w Wielkim Poście, to również temat, który pokazuje nam, że możemy minąć się z osobą, która dla nas jest osobą najbliższą, będąc nawet lata świetlne od ślubu i dalej wyrażając naszą miłość nie tą stroną, co potrzeba. Tak, czyli na przykład nie tym sposobem. Nie tym sposobem. Tak. Jaki jest pierwszy język miłości? Słowa. Ktoś na przykład potrzebuje być doceniony. Potrzebuje afirmacji słownych, tak. I to jest dla niego taki dominujący język miłości, bo tu warto zaznaczyć, że nie chodzi o to, że ktoś ma tylko jeden, tylko tak. Ma wszystkie 5 języków, które wymienimy, ale jeden jest taki dominujący lub 2. O tym mówi też Adam Szustak w rodzinnym polu minowym, do którego was zachęcamy, w rtck.pl/sklep. I tam okazuje się, że warto dla tej osoby poświęcić czas, nawet jeśli dla nas nie jest to naturalne, jednak, bo to się czasem słyszy, nie? Bąbelku, misiaczku, różne takie, jak pięknie dziś wyglądasz. To będzie ten język, Michał? Tak, poniekąd jest to komplement, tak. Ale również taka pochwała. I co ciekawe, może to dotyczyć również relacji poza takiej intymnej relacji, mąż, żona, również w środowisku pracy. I w domu względem dzieci, o czym mówiliśmy w naszym RTCK Show. I na przykład tutaj też podaliśmy taki przykład, że jest pan Marcin, który jest... Blisko właśnie później. Ten mikrofon trochę mi tu wadzi. A nauczymy się dopiero drugi odcinek. Dobra, że jest pan Marcin w biurze, który ceni sobie słowo, afirmację. Tak. A ty chcesz mu sprawić radość. I upiec mu bochen chleba. I przynosisz ten bochen, ona patrzy na ten bochen, uśmiecha się, ale nie jest to taki szczery uśmiech. Może jest i szczery, ale myśli sobie, kiedy ja to wszystko zjem i dlaczego nie powiedział mi dzisiaj nic miłego. Na przykład, że mam ładną koszulę. Tak. Albo mam ładne buty, tak? Tak. Lub, że good job. Tak, no, coś zostało zrobione i nie powiedziałem. Fajnie tak. Znaleźć taką produktywność w relacjach, to co mówiliśmy też w naszym RTCK Show na YouTubie, żeby zastanowić się i rozpoznać u innych ten dominujący język miłości, żebyśmy nie strzelali ślepakami, tylko w punkt dawali takie... dowody miłości dla tej osoby, która to odbierze. Powiedzmy też, że to nie jest odkrywanie koła na nowo i to odkrycie języka miłości nie jest takie trudne. No nie? Są mądre głowy, ta książka nawet nie jest taka gruba. I tam jest opisane, jak to zrobić. Tak. Okay. Jest pana też... Chapmana, u pana Chapmana. Tak, tak, Gary Chapman. Drugim językiem miłości jest czas. Czyli tak. Ktoś ma potrzebę spędzania z nim czasu, ale nie takiego, że siedzimy na sofie i 2 metry od siebie i oglądamy TV, tylko tak. Patrzymy sobie w oczy. To już bardziej chodziłoby o to, żeby planszóweczkę jakąś wyjąć i jednak była między nami interakcja, nie? Tak, albo rozmowa taka głęboka, słuchamy się. Czy ten czas. Tak. Trzecia rzecz to są prezenty i niespodzianki. Tak. Ktoś lubi dostawać prezenty, na przykład pan Marcin, gdyby był miał inny konstrukt psychiczny, mógłby lubić ten bochen chleba. Prawda? Właśnie. Lubiłby takie prezenty. I trafiłbyś. No tak. Bo zwykle jest tak, że do ludzi podchodzimy i szacunek, miłość, sympatię i tak dalej, chcemy im pokazać swoim językiem miłości. No dla nas to takie najbardziej oczywiste. Najbardziej naturalne. Tak. A się okaże, że na przykład no tak tego nie odbiera mocno. Tak, 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 tak. Więc zastanówmy się, czy na przykład nasze dzieci lubią rzeczywiście odbierać te niespodzianki prezenty, czy bardziej będą zadowolone na przykład z spędzanego z nimi czasu, tak. Lub mają już 4 język miłości, na przykład dotyk. Że lubią być poklepiane po ramieniu, przytulone. Przytulaczki, misiaczki. I tego potrzebują w nadmiarze wręcz. Gilgotanko. No. Tak. A nie nawet te prezenty, które przywozi jakiś rodzic z delegacji, ale nie ma tego dotyku, nie ma tego czasu. Tak. No i 5 język miłości to są przysługi. Sprytnie przeleciał po tym dotykaniu, nie? Żeby za dużo się nie opowiadać. To więcej od razu na różnych takich przykładów, bo dotyku było w naszym RTCK Show, tak, więc do tego odsyłam na YouTubie. RTCK Show. I przysługi, na przykład opróżnienie zmywarki, robienie zakupów, tak. Ścieranie podłogi, tak, kopanie w ogródku,
Tak. No i ten kran, taki w RTCK show mi nie wszedł ten żarcik, ale to tak się zwykle mówi, no nie, że mówi tak, kran kapie, w końcu byś go naprawił, no nie? A można to mówić, nie musisz mi powtarzać co pół roku. Jak powiedziałem, że naprawię, to naprawię. No tak. Żona czuje się wtedy niekochana, jeśli dla niej językiem jest ta przysługa, tak? I dla niej ten kran jest priorytetem, bo cały czas tam kapie. No kapie. To już w ogóle inna sprawa, jak być produktywnym. Więcej o tym, jak być produktywnym, znajdziecie w kursie online na naszej Akademii RTCK. Kurs produktywności, akademia.rtck.pl. Zachęcamy dla osób, które cały czas mają cieknący kran. Zachęcamy was do Akademii i kursu o produktywności oraz niezmiennie do rodzinnego pola minowego Adam Szustak, rtck.pl. Dokładnie. Dobrze, czyli powtórzmy te pięć języków miłości. Tak. Pierwszy to są słowa, drugi to jest czas, następnie prezenty i niespodzianki, przysługi i dotyk. Zastanówcie pięknie się, kto z waszej rodziny, jaki język miłości ma dominujący, jaki wy macie, porozmawiajcie o tym. A my widzimy się w następnym odcinku już jutro. Do usłyszenia. Cześć.